Halo, o, teraz działa. Dobra. To słuchajcie, powiem jeszcze raz. Drodzy widzowie, możecie już sobie iść, bo to, co teraz będę grał, to jest kompletne badziewie. I ludzie, którzy chcą, żebym w to grał, to nie mają w ogóle, nie wiem, za grosz respektu dla samych siebie najwyraźniej, że przestawić tytuł. I będzie przygoda życia, obiecuję wam. Tylko nie mojego. Muszę podpiąć w takim razie sprzęt, wyłączyć to Odpalam Framemeistera. Muszę go tylko odpalić na odpowiednim monitorze. Jesteśmy gotowi, mam nadzieję, nagranie. Czemu nie ten monitor się pojawia tutaj w ogóle? Powinien być nie ten Guno, tylko ten Guno. O. Powinien być niebieski ekran. Okej, jest niebieski ekran, więc jesteśmy w domu. Teraz tylko muszę znaleźć tego engage'a i... Alexa, turn light silver. I'm having trouble connecting to the internet. Nienawidzę cię. Take a look at the help Sam section in sobie your Alexa ustawiam. app. Nikt mnie dzisiaj nie lubi. Nikt mnie dzisiaj nie lubi. Ale jest. Znalazłem engage'a. Co to w ogóle jest to tu z prawej strony? Co to miało być wcześniej? Co to jest? Chyba jakiś stary gruniokam tu był, czy coś. Może go wyłączę po prostu. O, jest. Żyjemy w przyszłości, co nie? Żeby pstryknąć pstryczek, żeby włączyć tego engage'a, to nie jest takie hop-siup to wszystko. To jest wszystko, kurczę, skomplikowana technologia z przyszłości. Jakieś potencjometry, kable, cuda niewidy. Jak to się podpinało? W tę stronę chyba. Jeden kabel jest. Przyszłość jest teraz. Okej. Tu się włącza. Jeszcze muszę kable podłączyć do Framemeistera. Czemu to się cały czas wyświetla ten spam. Myślałem, że go zbanowałem. Dodam jeszcze jedno hasło. Okej. To jeszcze muszę podpiąć tu kable. Żeby nie było za łatwo. No dobra, to gdzie mi teraz zniknął? O! No, jesteśmy w domu. Mogę odpalić teraz engage'a i powinien się włączyć. Patrzcie państwo. Jakie cuda! Jeszcze tylko liczniki. I możemy grać. Miejmy to już za sobą. Jeszcze tak z 3 lata i... Wyobrażam sobie moją imprezę sylwestrową 2018. Będziemy siedzieć i kable się tu poplątały, cholera. Czekajcie, muszę wam zabrać obraz na chwilę. Nie mam tej chińskiej solucji w sumie. Pewnie by się przydała. I się szybciej niż każdy telefon w 2017.
Z góry przepraszam wszystkich, którzy zostali i będą to oglądać. To nie był mój pierwszy wybór, jeżeli was to pocieszy. Error could not update stream information. Okej. A czemuż to? Czemu mi się nie aktualizuje nazwa? Tam wskakuje error. Coraz lepiej, coraz lepiej. Ten dzień dzisiaj nie jest dla mnie zbyt łaskawy. Ale widzę, że się zaktualizowało. No dobra. Czyli mamy już chyba wszystko, oprócz chińskiej solucji, którą już sobie odpalam. No i czas. Jeszcze liczniki miałem live splity odpalić, zobaczyć. Strasznie dużo jest przygotowań do tego Xanadu za każdym razem. Może to dlatego mi tak kiepsko idzie. Jest ten live split. Tu jest. I muszę jeszcze znaleźć wartości do wpisania w live splicie. Xanadu, na rojdownika, nareszcie! Czy smażyłeś buta ogrzejnik w pociągu? Też kiedyś coś tak roztopiłem, już nie pamiętam co. 36 godzin. Eli, lema sabachthani. Dobra. Nie wierzę, że... Start timer. Okej. Gdzie to mamy? Do nuty, czas, total, to je ono. Tak, a tu mamy czas gry, 15 godzin, 46 minut. No nic, no to czas start i jedziemy. Ogólnie musicie mi dać znać, czy dźwięk słychać z gry i tak dalej. Chyba... Nie pamiętam, czy mamy dać od loada, chyba od continue? Chyba od continue, bo chyba nie byłem... No i teraz jest ten problem, że pamiętam, gdzie jesteśmy i dalej nie wiem, co tu trzeba zrobić. Więc to chyba jest największy problem tego fragmentu. Ktoś pamięta, co tutaj właśnie? Jesteśmy w tej lokalizacji. Poszliśmy tu i ja już zupełnie nie pamiętam, co dalej. Widziałem zapowiedź remasteru Medievala. Medieval. I w sumie nie wiem, co dalej. Jakie mamy itemki? Mam jeszcze dużo mikstur. Widzę, że mi się jedna przyda. I w sumie nie wiem, co dalej. Co to jest? Co to jest za skill? Co to jest? Nie miałem tego wcześniej. Spectacles bestows the power to discover hidden signs. Okej. Okay. Jak to działa? Oko i nosa. 16 godzin, których nigdy nie odzyskasz. Więc tak, tu jesteśmy... A, już pamiętam, przypomina mi się, że mieliśmy taki plan, że jak nie ogarniemy, co trzeba zrobić, to zbudujemy sobie mapę na papierze, że narysuję mapę i spróbuję ogarnąć, co dalej. Ale na razie to chyba wypadałoby, nie wiem, wrócić do miasta? Może? Skąd w ogóle żeśmy tu przyszli? To jest to zejście na dół. Czy ktokolwiek coś pamięta z tej gry? Ratujcie mnie. Ayutame.
To rysowałem mapę zupełnie w innym miejscu. To właśnie na tym polega problem, że to było zupełnie gdzie indziej. I tam faktycznie pomieszczenia nie miały sensu, ale... Ta zębatka jest nadal nieaktywna. Przełączniki, co zmniejszały bloki. Nikt nie pamięta dokładnie, co się dzieje. Super. Mam znowu moją chińską recenzję. Mój chiński jest trochę zardzewiały. After defeat King Dragon, the lens goes to the town. The mayor thanks you for sealing King Dragon. Okay. We go north. The beginning of... The new few mobs encountered nothing special, but after few areas you will find all the monsters have improved a lot. The difficulty of the game suddenly increased. No to jesteśmy tutaj. At this time underground water jail volcanoes, the castle doors are all sealed. Only the mayor's home on the right lane is still open. Chwileczkę. Nic z tego nie rozumiem. Nic z tego... No nic, będę musiał to wykminić sam najwyraźniej. Aha, stąd się przychodzi. To był ten boss fight. Więc tu jest start. Pieprzę to, biorę kartkę papieru. Będę bas grał. Dobra. Będę bas grał, że tu jest wejście. Okej. I tu można iść albo w prawo, tam gdzie jest lawa. Albo do góry, tam gdzie jest to drugie wyjście. No, łysina już odrasta. Nie! Jeszcze... Jakby mi jeszcze tego było mało. Z zamkiem, no te właśnie te bariery muszę znieść, żeby móc tam wejść. Aha, i to prowadzi do tego długiego korytarza. Więc to jest ten długi korytarz, który ma dwa wyjścia. Najgorzej jest to, że to jest takie strasznie nie w odpowiednim kierunku. To znaczy, też wychodzę z prawej, wracam z lewej i nie da się tego łatwo narysować. Tu jest jakiś... Muszę sobie rysować to wszystko, żeby o tym wiedzieć, co jest gdzie. Tu jest... Hop. Ta ścieżka. Zaraz zginę tak przy okazji, no ale szkoda. I tu jest to przejście drugie. W ogóle to się nie pokrywa z tym, co jest tam pokazane na ekranie. No, niech tak będzie. W ogóle przydałoby się poekspić trochę, bo oni mnie... Czemu pokazuje mi level 59? Nie pokazywało mi tego wcześniej. Znaczy, że on ma taki wysoki level? A ja mam tylko 21? Tak właśnie rysuję, tak jak jest na mapce i będę sobie zaznaczał te wszystkie ważne punkty. Czemu oni mają takie wysokie levely nagle? Albo mam tego skilla, który pokazuje sekrety, tak? I na tym to polega. Że mi pokazuje, który mają level przeciwnicy. To nic dziwnego, że obrywam po dupie. Jak ja mam nagrindować tyle leveli? No chyba nie będę siedział 20 godzin, żeby grindować levele. Zacznij od nowa, skoro nie pamiętasz, co teraz robić. To jest śmieszne, ale być może będzie taka konieczność ostatecznie, bo serio, zupełnie nie ogarniam. Wejdę i umrę? Nie, okej, to ten kamień odblokował to przejście. I tu piękny mys. A, i po mnie. Nie po mnie.
po mnie. Dobrze. Zróbmy load. 21 godzin mnie, 8 godzin mi pokazuje czasu gry, tak? No ale tak się będzie musiało skończyć, chyba że będę musiał to wszystko zacząć od nowa. Słuchajcie, macie tutaj tego linka do tej solucji. Jestem już za tym fragmentem, gdzie pokonujemy fałszywego bossa. Jak ktoś ogarnie, co mamy robić dalej w tym nowym wulkanie, to proszę bardzo. Więc tak, wszystko jest pozamykane, bo teraz pokonaliśmy tego bossa, jest ta wielka ciemność, tak? I mamy tego nowego skilla. Bo ja już zupełnie nie ogarniam tego wszystkiego. Ja też nie ogarniam krzaczki, ale... O, nie mam broni. Czemu nie mam zaekwipowania? Aha, bo miałem ten super miecz przecież. No tak, Saturas, to wiem. To wiem, gdzie, że muszę iść tam, gdzie był ten boss pają. Więc to byłem dokładnie tam. I będę go musiał drugi raz zabić. Znowu. Pierwszy pamiętam, gdzie był ten pająk? Boże, nie pamiętam, gdzie był ten pająk. Znaczy, gdzie się do niego wchodziło. Ktoś pamięta, gdzie się wchodziło do pająka? Znaczy, to chyba tam w prawo się szło? Zrobiliście DDoS-a na stronę. Ups. No nie przemyślałem tego za dobrze. Chyba się szło gdzieś tu i w prawo? Boże, powinienem w to częściej grać. DDoS. Tu był ten pająk? No chyba nie, bo to jest zablokowane, więc tam się nie da wejść. Okej, okay, to chociaż jest o tyle łatwo, że jest zablokowany, więc... więc przynajmniej nie trafię do złego lochu, bo się nie da. No, gdyby był manga, to by nam przetłumaczył, ale manga... Oni tu nie ma. 44 level oni mają? The fuck. Dziwnego, że mnie łoją jak chcą. Czemu ja tak mało expa za nich dostaję w takim razie, jeżeli to jest 44 level? Najwyraźniej ktoś w Chinach ukończył Xanadu Next na Engage'a, bo jest do tego solucja po chińsku. Więc... No manga żyje, tylko gdzieś tam w Chinach mieszka właśnie. Dziwne, że Manika manga, a nie mieszka w Japonii, tylko w Chinach. Sumra. To by było coś nowego. Jeszcze nigdy nie umarłem w tym grze. To będzie... coś. No dobrze, to mogę po prostu wrócić odtąd. I tak mieliśmy tutaj dojść. I nie wiem, co mam dalej zrobić. Oprócz tego, żeby się wyleczyć. Przynajmniej jesteśmy tam, gdzie mamy być. Ale co dalej?
Dobra. To patrzę jeszcze raz na solucję. Jesteśmy w tym wulkanie pieprzonym. After entering the... Okej, pokonaliśmy tego drugiego bossa, to pamiętam, jeszcze z ostatniego streama. After entering the original road along the way to reach the first boss, at once again defeat the spider. No, pokonaliśmy spider. Volcano A, second floor. First floor of the volcano, czyli tam, gdzie jesteśmy. Do not push the stone fast. Enter the right. Czyli, nie wiem, mam iść tu. Enter the volcano from the second floor. A, bo tam była mapka do tego, która nie działa, no tak. Gdzie znalazł... To nie ja znalazłem chińską solucję, ktoś inny znalazł chińską solucję. Więc tu jest to... Ta winda, która nie działa. Co, muszę sobie zaznaczyć, że tu jest ta winda, która nie działa na mapce. Winda. Musimy zrobić, żeby działała ta winda. Jakoś. Do tego trzeba będzie zaekwipować tego skilla. No, to dziwny opis ma ten skill, bo jest napisane, że on co? Że on... Bestows the power to discover hidden signs. A pokazuje statsy. Muszę sobie zaznaczyć, gdzie się idzie, żeby ten kamień móc przesuwać. To chyba tutaj się przesuwa ten kamień. Tak, tu jest ten przesuwny kamień jeden. Sobie tu też oznaczę. Tu jest ten przesuwny kamień. I tego mam nie ruszać. On ma być w tej domyślnej pozycji. Ale jest napisane, do not push the stone first, enter the right. Enter the volcano from the second floor, push the stone after volcanic layer. Ech. Chiński jest trudny mimo wszystko. Dobra, na razie zostawię ten kamulec tak, jak jest. Tu jest to wyjście na lewą stronę do tych wszystkich poczwar. Co nie jest wcale fajne. Okej. Muszę sobie zaznaczyć, we wszystkie strony są wyjścia stąd. Wszystkie strony. No i co ja mogę teraz zrobić? No musiałbym stać i grindować jak idiota jeszcze z 2 godziny. Jeżeli nie znajdę dzisiaj lepszego rozwiązania, no to znowu będę musiał jak jakiś czas temu poświęcić cały livestream na to, żeby grindować. I tu jesteśmy teraz... W samą grę leci jedna muzyczka, czasem lecą 2 muzyczki. Jak jest walka, to jest inna muzyczka. Ale to, tak ogólnie, no, to tylko tyle. No jest jeszcze jedna do walk z bossami. O, i w mieście jest chyba, nie, w mieście też jest taka sama. Taka to jest super gra. To mówią, nie znasz, nie oceniaj, czy jakoś tak, tak? Tak mówią? Mówią, kto ma wiedzieć, ten wie. Okej, więc jestem tu z lewej i tu jest ta komnata wiecznego ognia. Ale nie wiem, co robi. Co robi komnata wiecznego ognia? Może ja już to chyba rozpaliłem. Tu chyba nie było ognia i już teraz jest, bo ja go zrobiłem. Więc w sumie tu miałem sobie
pozaznaczać, gdzie prowadzą te ścieżki, ale już zapomniałem o tym zupełnie. Trochę szkoda. Okej, okay, tutaj da się zejść... O, tu się da zejść do tego starego wulkanu. Enter the volcano from the second floor. Kurde, wiecie co? Może ja spróbuję przerzucić to do jakiegoś innego translatora. I może jakiś inny translator mi pomoże to jakoś lepiej zrobić. Bo ten tutaj, no po prostu jest nie do odczytania. Z chińskiego. A, w ogóle inny fragment wyciąłem, super. Volcano, second floor, to jeszcze nie to. Czy to? First to promote the stone into the right, from two into the volcano lever fold. The stone pushed down after volcanic layer and the volcano between... Nic z tego nie rozumiem. Zapisać tę grę. No to jest jakaś opcja. Chyba nic gorszego mnie już nie spotka. Całe życie z wariatami. No i teraz szedłem z powrotem do tej starej jaskini. Tu walczyłem z bossem w tym starym wulkanie. I w sumie nie wiem, co to znaczy. Tak, więc tu jest zupełnie ten stary wulkan, w którym już kiedyś byłem. I nie wiem, czy mam tu czegoś szukać, czy może w ogóle miało mnie tu nie być. Czy da w ogóle 61 level. Dobra, nie ma sensu w ogóle próbować z nim walczyć. Mam wrażenie, że w ogóle poziom wszystkich stworów wszędzie się podniósł przez to, że pokonałem tego fejkowatego bossa i teraz chyba... Dobrze ogarniam, ale chyba ta winda powinna już działać. Może chodzi o tą windę tutaj, której też była taka winda dziwna. Gdzie ja jestem? Tak zwane skalowanie poziomu, tylko tutaj skaluje się niezgodnie z poziomem gracza, no. Jestem w niebo wzięty. Fuck. Szlamy. Po co walczyć, jak można nie walczyć? W sumie nie wiem, co dalej. Po co jest w ogóle możliwość zejścia do tego wstecznego wulkanu, jeżeli tu nic nie ma? Fajny był ten smok. Tylko... No... Tylko wolałbym, gdyby był tym ostatnim bossem mimo wszystko. Wiecie co? Chyba zrobiłem coś głupiego. Czekajcie chwilę. Zasłoniłem wywiecznik w tym drugim pececie klawiaturą. Bo jest od góry wywiecznik tam. No w tym starym Wiedźminie był taki stary smok, taki prawdziwy. P
Piękna gra. Oż ty. Czemu mnie nie atakuje? Okej. Okay. To mi się upie... O, jaki malutki! Oj. No dobra, ale zwiedziłem już tą lewą stronę i wiem, co tam jest mniej więcej, to teraz spróbuję tą prawą stronę zwiedzić i zobaczyć, co jest tam. Aha, tylko ja zapisałem tu. Super. Więc ten płomień się tutaj pali i tu już w sumie nic więcej nie ma. Grałem w PUBG, potem serwery Xboxa wysiadły i przestałem grać w PUBG i dla odmiany grałem w super grę. No dobra, sobie mogę narysować teraz tak, że tu są dwie komnaty. Ta komnata tu prowadzi do wiecznego ognia. A tu jest zejście do starego wulkanu. Okej, już sobie wszystko narysowałem. Idę w złą stronę, prawda? No właśnie, chyba aktywuję windy ten płomień, ale już go włączyłem. Nie martw się, tym śmieciem będą kolejne. Dzięki za donate, Kiju. O, ale teraz dodżowałem bullet, tak dosłownie. Może widzowie, którzy zostali, cierpią na bezsenność. No tak dokładnie było. Zaczęliśmy grę, potem zaczęła lagować coraz mocniej, aż wreszcie zawiesiła się cała gra, wywaliło po prostu do pulpitu z błędem. A potem... A potem jeszcze w ogóle konsola nie chciała do Xboxa Live podłączyć. Zdodżowałem bullet bez Witch Time. Dobra, tu wrócę do menu, żeby zapisać, żebyśmy byli przy tym kamieniu. Ale dobrze, bo mam lepsze gry do ogrywania. Teraz płomień z prawej zniknął. Mogę tu zaskoczyć w sumie? Nie mogę, bo... no. By było zbyt proste, gdybym mógł. Zobaczymy, co jest z prawej strony, bo w sumie nie pamiętam, co jest z prawej strony. O-o. Skellingtony są przede wszystkim z prawej strony. Które mnie mają na strzała. To nie jest tak źle, Krix. Ja chciałem odpalić potem PUBG'a i mi powiedziało, że nie mam PUBG'a. I że muszę go kupić. A jak wchodzę do sklepu, to jest pokazane, że jest kupiony. Nie grałem w DLC do Zeldy. Nie kupiłem go nawet, bo nie mam Season Passa. Nie lubię kupować DLC, chyba że mi bardzo zależy. Ale słyszałem, że jest spoko, więc... Okej, udało się. Patrzcie, jakie 3D tam jest. Yeah. To jest ten stary poziom wulkanu, w którym byłem wcześniej.
Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że on tam jest pokazany w ogóle. Kamiński skoczył z wieżowca, pobliscy ludzie słyszeli, jak krzyczy ridownik i zanadu. Nienawidzę was. Chyba będę musiał zrobić ten meg z pogrindowaniem jeszcze parę godzin, bo coś czuję, że... nic z tego nie będzie. Powinny być drinking games. Każdym razem jak umrę, to... Każdym razem jak umrę, to... to wstrzykuję sobie marihuanę albo coś, nie wiem. Trzeba będzie pogrindować, nie ma co. Ostatnie podejście. Jakbym miał pić szoty za każdym razem, to bym nie dożył. Kiusak na następnym gramy tatywnie będzie się golił do zanadu. Ja nie przejdę? Skończę wszystkie gry na Engage'a, to zaczynam Engage'a 2.0. Mam w sumie telefon z Engage'em 2.0, mam Nokia N95 bodajże, więc teoretycznie bym mógł nawet. Dobra, to teraz sobie muszę znowu narysować plan tego, co tu się... W ogóle ta mapa nie ma większego sensu. Są te dwie komnaty dziwne. Nie wiem, co one w ogóle symbolizują. Gdzie jest ta druga komnata? Ta z prawej. No ale dobra, jestem tu niby, w tej komnacie teraz. Już sobie ją rysuję. Patrzcie, jaka profesjonalna mapka. Pyk! Nic tutaj nie ma większego sensu, ale przynajmniej mam minimapę pod ręką i wiem, gdzie są jakie elementy. Z Nokia N95 akurat da się łatwo obraz zgrywać. Bo ma wbudowane wyjście wideo, a mam nawet kabel odpowiedni, więc akurat z Nokii się da, no ale ta Nokia N95 nie odtwarza tych gier. Odtwarza tylko specjalne, inne. I to jest taki ciasny... Nie, ty frajerze. Ciasny tunel z jakiegoś powodu. I na końcu tego ciasnego tunelu jest co? Dużo dalej musi chyba iść, tak? I co będzie tu? Przeciwnicy. Okej. Okay. Co z tego? Po co się odblokowuje to przejście z tej strony? To musi mieć jakiś sens, to musi mieć jakiś tam logiczny... Gizmondo akurat nie byłoby trudne, znaczy nie byłoby tak długie jak Engage, bo tam jest tylko 13 czy tam 14 gier. Trzeba będzie się cofnąć. Bo chyba nie zdzierżę. No wiem, że TMR przeszedł Miracle Piano. Prawie 100 godzin to trwało, ale przeszedł. Tak jest, tam w tle świeci mega potężny PC PC Master Race.
cuda od AMD. Fajny materiał planuję w przyszłym roku z jego udziałem zrobić, więc może będzie na co popatrzeć. Będziemy budować potężną, prężną infrastrukturę ARN.EU. Już prawie dolazłem z powrotem tam gdzie chciałem. A co to jest to z lewej strony? Tutaj. To mnie interesuje. Co to jest tu za pomieszczenie? Co jest w środku tutaj? Tylko przeciwnicy, nic. I co mi to daje, że ja tu przejdę to? No to prowadzi... Aha, tu się nie da. Okej, okay, to się da jakoś zejść. Okej, okay. To się da jakoś zeskoczyć tam. Nie wiem po co, ale się da. Jeju, jak ja bym chciał mieć coś takiego jak ARN Tech Tips. Taką stronkę z technologią i w ogóle. Tylko, no, kupę kasy takie rzeczy kosztują. Dlatego ARN.EU robiło zazwyczaj gierki, a nie technologie. Gierki są mimo wszystko tańsze niż na przykład testowanie laptopów nowych co miesiąc. Zawsze uwielbiałem nowe gadżety, zabawki. Ach, jakby to było fajne. Niech nam ktoś da z 1 000 000 zł budżetu na rozkręcenie takiego interesu, okej? Okay? No tak, właśnie Miracle Piano TMR w ramach Nesmani musiał przejść całą grę. I gra polega na tym, że jest prawdziwy keyboard, taki muzyczny. I bodajże 45 lekcji, w których trzeba się uczyć piosenek. I faktycznie potem grać na tym pianinie i się nauczyć tych piosenek, więc... Biedak, mimo że miał tło muzyczne, znaczy edukacyjne takie, że umie grać na flecie, że rozumie notację muzyczną, to na pianinie nigdy nie grał i 100 godzin prawie mu zajęło przejście tej gry tak, żeby gra uznała, że gra wystarczająco dobrze, żeby zaliczyć mu te lekcje. O Jezu, to była tragedia. Okej, okay, tu jest też jakiś... Nie, to jest ten skrót tylko do tego drugiego. Więc oba te przejścia kończą się na skrócie do tych starych wulkanów. Więc tutaj nic oprócz tego nie ma. Więc nie ogarniam, o co chodzi. Czyli tak, ten kamień po środku otwiera ścieżkę albo do jednego wulkanu za długą ścieżką, albo do drugiego wulkanu za długą ścieżką. A raczej do dwóch części wulkanu, powiedzmy, i do tych starych, które już ukończyliśmy. I nie wiem, co to znaczy. Czy z tą wiedzą możemy coś wyczytać więcej z tej solucji badziewnej chińskiej? Podejrzewam, że nie, ale możemy spróbować i tak. Okej. Okay. Więc, jesteśmy tu. First floor of the volcano. Do not push the stone first. Enter the right. Enter the volcano from the second floor. Push the stone after volcanic layer. And the second floor of the volcano open barricades. Czyli rozumiem, że to jest ten punkt, w którym jesteśmy teraz. Że tam, gdzie jest ten kamień do przepchnięcia, żeby otworzyć sobie drogę do... Tu są takie numerki, bo to kiedyś miało... mapka była na oryginalnej stronie tej solucji, tej mapki już niestety nie ma. Z tą mapą by było fantastycznie prosto. Tylko żadna strona, na którym jest kopia tej właśnie solucji, nie ma zapisanych tych obrazków. To samo w sobie mnie jeszcze nie martwi. Martwi mnie bardziej ten fragment, The Map of the Castle is Extremely Complex, gdzie pójdziemy potem do zamku i będziemy musieli się dopiero wtedy pewnie męczyć. Forward the volcano. Lift start right into the volcanic layer 8. At layer of volcanic return at 9. Więc musimy dostać się do jakiejś windy.
i dostać klucz do wulkanu. I wreszcie będziemy mogli... Jak ogarnę ten fragment, wreszcie będziemy mogli pójść do zamku. I zamek już powinien być o tyle prosty... Pisko, nie pisko, kole tylko. Jeżeli dojdziemy już potem do tego zamku, to już mam nadzieję będzie przynajmniej, nie wiem, zmiana klimatu trochę. Po zamku jeszcze w zasadzie nie tknęliśmy. Chociaż ten fragment, na tym już trzeba 8 klejnotów znaleźć i... No dobrze, no ale spróbujmy. Jeszcze raz spróbuję to ogarnąć. Zepchnęliśmy tą barykadę. Turn to push a stone block. A czemu jest napisane go left? After the candlestick and four at the volcano level 9, lift, start right into the volcanic level 8. Wydaje mi się, że na ostatnim livestreamie faktycznie odpaliliśmy jakąś windę, ale to było tyle miesięcy temu, że nie pamiętam. No nic. Zejdziemy teraz tu. I zrobię zapis. Nic, tylko się popłakać. To był mój odgłos paszczy na myśl o tym, co dalej. Spróbujemy to... I tu są te trollcuchy. Oczywiście znowu im też poziom urósł. Straszliwie. Do tego stopnia, że mnie mordują jednym strzałem. No to chyba nie zostaje nam nic innego, jak po prostu grindować. No, za duże levele mają. To nie ma sensu próbować tego przechodzić, żeby co chwilę umierać. Trzeba będzie poświęcić ze dwa livestreamy na grind. To są fantastyczne wieści. Uwielbiam grindować w grze, w której się ginie co chwilę i traci cały postęp. Szczerze mówiąc, gdybym się zdecydował, żeby drugi raz od początku zagrać, to pewnie dotarłbym do tego fragmentu szybciej niż 16 godzin. Bo bym nie umierał co 5 sekund i wiedział mniej więcej, co trzeba robić. Ale nie, zdecydowanie nie chcę powtarzać tego doświadczenia po raz kolejny. Myślę, że starczy mi raz. Szczerze, gdyby były jakieś mikropłatności, które przyspieszą levelowanie, to bym zapłacił, żebym się tylko z głowy. Nie chcę już w to grać. Ani troszkę. Się dobrze. Teraz stąd musimy tylko wyjść. I plus jeszcze tego będzie taki, że jak stąd wyjdę, to przynajmniej będę mógł sobie przypomnieć, jak się przychodzi do tej lokacji od nowa. Więc to też będzie plus. Na wszelki wypadek zapiszę tutaj, żebym nie musiał cały czas przechodzić tego fragmentu od początku, jeśli umrę. A właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja wcale nie uważam, że ta gra jest jakaś super zła. Że na przykład jakby ktoś sobie to chciał grać w autobusie i sobie tak grindować po godzinkę w autobusie w drodze do pracy, no to gra jak gra, nie jest jakaś szczególnie niegrywalna z tego powodu. Jak są na przykład te klikery, nie? Że się siedzi i się klika, no to nie są jakoś super kiepskie gry.
Tylko próba ich przejścia takiego naraz jest strasznie żmudna, bo to nie jest taki typ rozgrywki. Czy planuję robić pokój gracza? W sumie chyba nie. Grem ma zrobić Grem Norę? Możesz się odezwać do Grema. Grem jest twój najlepszy przyjaciel. Na pewno zrobi z tobą fantastyczny kolab. Czy też są takie silne stworki? Czy tu już są słabsze? Mogę już to grindować tu? Wygląda to, że nope. Nie planuję kupowania SNES-owego kontrolera do 8-bit, bo on chyba się niczym nie różni od tego NES-owego, prócz kształtu. Więc nie widzę powodu, żeby kupować drugi. Okej. Więc... to się idzie. Ach, to się idzie tym korytarzem z prawej. Gram zrobi Grem Norę do końca którego roku? No tego to nie wiem. Do końca roku. To już jest któregoś na pewno. Więc droga do tego... jest nienadzwyczajna niestety. Ale przynajmniej sporo można tu pogrindować będzie. Chcę tylko wrócić do miasta, żeby... się wyleczyć. Ten Padot Hori, to on jest już stary dość. Wyszedł w Ameryce chyba z pół roku temu. Dopiero teraz w Europie wychodzi. Recenzji Okami HD nie planuję, bo Okami HD to nie jest jakaś nowa gra, ona przecież wyszła już dawno temu na PlayStation 3 i tak dalej. Więc nie widzę powodu, żeby prostą reedycję starej gry recenzować tyle lat po premierze. Jak się stąd wyłazi? Tędy się stąd wyłazi? Tu, teraz oberwał. Okej. Okay. I czyż tu jest wyjście? Jakie emocje. Jak w jakiejś grze, w której warto się emocjonować. Spoiler, to nie jest ta gra. Proszę, niech tu będzie wyjście. No i fakt, to nie jest wyjście. No Shadow of the Colossus to jest akurat nowa gra, więc spoko. Shadow of the Colossus to jeszcze się mogę zastanowić, czy jakiś materiał zrobić, ale Okami HD to po prostu nie jest nowa gra. To jest po prostu port wersji PS3, która ma już z 5 lat, więc... A Shadow of the Colossus to jest zupełnie nowy remake. Więc być może. Chociaż to też widzicie, to jest znowu temat bardziej dla Grema, bo Grem jest wielkim fanem gier Team Wyko, ja tak średnio.
i na przykład Grem, to by dużo fajniejszy materiał na ten temat zrobił, ale... Czyli Grem by musiał go zrobić, czyli go by nie było. Już mam tak dość tej gry. Tyle zmarnowanego czasu. Nie jadę z tym, jadę z powrotem z tym save'em. Już mi żyła wylazła, żyła mi taka wylazła ze wściekłości, patrzcie na głowie. Wyglądam jak satanista. Więc zrobimy to, co zrobić należy. I będę grał z save'ów. Trzeba to wszystko, cały ten fragment trzeba zrobić od samego początku. W Koda na Engage'u bym dużo chętniej zagrał, chociażby dlatego, że miałbym jakieś poczucie postępu. Jak grałem w tego Koda do recenzji, to on był... No nie bójmy się użyć tego słowa, chujowy. Ale dało się przez niego jakoś tam przeczołgać i mieć to za sobą. Tędy trzeba chyba iść. Tak. I tu spróbuję nagrindować się za wszystkie świętości. Sense of Pride and Accomplishment. To będę miał, jak to kiedyś przejdę wreszcie. To chyba w prawo trzeba było. The Elder Scrolls na Engage'a też nie jest takie złe. Ja tylko nie wiem ile trwa, to może być strasznie długa gra, ale przynajmniej jest zapis w dowolnym momencie. Okay, muszę grindować na tych gościach. Też nie będzie łatwe. Nie wiem, na co by padło, jakbym miał wybrać następny tytuł. Nie mam pojęcia. Nie chcę wybierać jakiejś super fajnej gry, bo to by było zbyt łatwe. Nie chcę też wybierać jakiejś super trudnej. Nie mam preferencji, tak bym musiał wszystkie przejść. Przeżyłem, chociaż tyle. Sega Rally jest zostawione na sam koniec, bo nie wiem dalej co zrobić z moim bezcennym kartridżem. Brata bliźniaka o Boże, dobra. Jest mój brat bliźniak, to jestem ja. Ja po siłce. Jeśli to jest to, o czym myślę.
No. Z tym ja, jak nie skipuję leg day. O, jest ich więcej. Jak świetnie. No przyjdzie czas na Segerali, ale kto wie, może w tym czasie znajdę na eBayu jakiś cartridge bez... bez pudełka i będzie tani albo coś. Wszystko się może zdarzyć do tego czasu. Tu serce mi pęknie, jak będę musiał rozfoliować grę, którą mogę sprzedać w folii za 2000 zł na przykład. Tak trochę kiepsko. No właśnie, a patrząc na progres, to może ten czas przyjdzie. Grind byłby fajny, gdyby się dało chociaż trafić przeciwnika. To by było w porządku. Tak sobie myślę. Na eBayu nie można wystawiać ogłoszeń o kupno, ale można sobie ustawić takie przypominajki, że jak coś się pojawi na aukcji, to eBay wysyła maile. Więc mam takie przypominajki na różne rzadkie gry ustawione. I tak na przykład Gearhead Garage mi się udało kupić, które było w retro na Arm.eu. Zobaczę, czy tutaj się gdzieś da pogrindować jeszcze. Może tu będą niższe levelowe. Jaki level mają te najniższe mobki teraz? To było pierwsze levelowe na początku gry. Teraz będą... O! Idzie. Slime. Dalej mają pierwszy level, ale to jest nie fair. To jest nie fair. Czemu one mają pierwszy level? Czemu one się nie zeskalowały w górę? Przecież... Jasne cholery. Wszystko się zeskalowało w górę, oprócz stworków, które mógłbym grindować. To gówno jest dalej na pierwszym levelu. Cześć na ty. Fajny burgerek. To jest jakieś nieludzkie w ogóle. To jaki level... A, te goście tutaj mają znowu wysoki level. Ale te już mają za wysoki level. Chociaż tych obrażeń mi chociaż nie zadają jakoś szczególnie dużo. 44. Może to jest jeszcze do opanowania. Więc na przykład ci są już zeskalowani w górę jakimś cudem. Ale
Te stworki na początku nie są i są pierwszolevelowe. Jak ja mam wygrindować te wyższe levele, jak stwory służące do grindowania są na pierwszym levelu? Zostały same jakieś takie... Jak się wspomaga moralnie wódeczką? Nic nie planuję o Falloutie 4 VR, bo nie mam dostępu do Vive'a. Cusack ma Vive'a u siebie, ale to jest zdecydowanie nieodpowiednie do... Ej, poszedłbym do koleżanki. No i nie wolno, bo muszę bić nożem gluten. Cusack już, znaczy pożyczać Vive'a to jest jedno. Jak jego komputer stał obok mojego komputera, to mogłem sobie po prostu przepiąć. On ma teraz całą instalację do ścian podpiętą i tak dalej i za dużo roboty, żeby recenzować grę, która nikogo... Zresztą, Kłas tak obiecywał, że będzie robił recenzję VR i wszystkiego, no to... To niech robi! Nakupował sprzętu do VR. Piłbym barszcz. Czemu to nie chce zginąć? To ja z tej cholery. Czy ta gra to jest jakiś... Wychodzę. Idę się wyleczyć. Nie. Lepsze to niż stracić życie i wszystko od nowa znowu robić. Gra to jest jakiś skandal. Graczem w Dot. Nie ma Fallouta w VR na PlayStation VR, jest tylko Skyrim. I Doom. Doom chyba też wyszedł na PSVR. A Fallout to chyba ma za wysokie wymagania czy coś. Ten Fallout jest tak źle zoptymalizowany, że wcale się nie dziwię, to ledwo działa na konsolach. No ale te wszystkie gry od Bethesdy to jest o kant dupy roztrząść. Rozglądem silnika, to jest tragedia, że się ludzie tym jarają. Bo smoka nie zabijać. Wyleczą. Nie, idziemy teraz iść. Czy iść na górę znowu, czy iść tam na dół. Dobiję do 17 godzin i kończę na dzisiaj. Ten syf.
No z dwojga złego też wolę źle zoptymalizowaną grę niż mikropłatności, ale to jak wybierać między, nie wiem... ugotowaniem w gorącej wodzie, a kastracją. Mamy mniejsze zło. Mnie wkurza, czemu jest ich tak trudno trafić przez całą grę. To jest najgorsze w tym wszystkim. Gdyby ten grind... Oni mogą mi dalej zadawać te wysokie obrażenia. Przeżyję, no. Będę grał i spoko. Ale gdy 90% moich strzałów po prostu nie trafia, to jest przecież... Więc wrogowie mają z 25 leveli wyżej niż ja, a dostaję za nich tak mało expa. Chodź tu, gdzie ty uciekasz? No! Dobrze. Jeszcze dwóch. Ten z trójzębem powinien być łatwiejszy. I chyba mniej obrażeń zadają. Dobra, mam to w nosie. Idę stąd. Wychodzę. Wracam na górę. Byle tego expa nie stracić. Co poradzę, że będę ze 100 godzin levelował? Jaką mam alternatywę, jeśli chcę to przejść? Fajnie wyglądasz po goleniu. Dzięki. Wolę siebie z włosami mimo wszystko. Ile już leveli wbiłem? No... Na dzisiejszym live jest 0. Jestem na 21. Jeszcze chyba długo tak będzie. Muszę znaleźć jakieś lepsze miejsce do grindowania, no ale nie widzę żadnego. W jednym miejscu przeciwnicy mają pierwszy level, w drugim się zaczynają od 40 wszędzie. A większość lochów jest pozamykana, no bo boss. No ale może jeszcze poeksploruję, może gdzieś głębiej. Cosplay grubego energika. Jakby energik to był jakoś super chudy. Może tu w lewo. Jaką ilość doświadczenia się uzyskuje po zabiciu slajma na pierwszym poziomie? Sprawdźmy to. Zrobimy Adbustera. Mam
17433. Po zabiciu szlamu będę miał 12 expa. Dostaje się gdzieś tak 10% jednego takiego dużego trupa. Chyba ze 100 się dostaje od dużego. Może faktycznie warto bardziej na tych małych. Dużo szybciej ubiję te małe szlamy. Niż te duże szlamy. Mogę się przyciskać też między wrogami, bo bossowie są super słabi w tej grze. Naprawdę, jeszcze nie było takiego bossa, który zadawałby duże obrażenia. Znaczy, obrażenia zadają spore, ale są super prości i otrzymują też obrażenia bardzo szybko. No, to levelowanie na tych pierwszolevelowych mobkach też nie jest jakieś super. Ale jakbym znalazł takie 10-levelowe, albo chociaż no 20, tak jak moje, by było spoko. Ten ma drugi level, yes. Nie ma to jak 24 godziny bez snu i 5 donate'ów na gremytatywnie. Najlepiej. W sumie ile ja zrobiłem donate'ów w tym roku na gremytatywnie? Mniej niż chciałem, bo chciałem wylicytować trochę aukcji, więc... musiałem odłożyć trochę pieniędzy z donate'ów na charytatywne aukcje. Cześć Wiatoro, no męczę. Co mam zrobić? Co mi zostało? Który ty masz level? Ile? I co, i ci też nagle mają już 40 level, tak? Przecież to wszystko nie ma tej sensu. 48. To jest jeden z pierwszych mobków w grze. No do jasnej cholery. Czyli nie ma, no nie widzę żadnej opcji, żeby wygrindować na niskim poziomie czegokolwiek. Graj od nowa. Pocieszenie, zaraz kończę obiad, idę dalej pracować. Nie wiem, że mnie to szczególnie pociesza, ale baw się dobrze. Tygodniami on pakował. Jak to wygląda? Co ja mam zrobić tutaj? Mogę tam gdzieś iść? Czy tam będą jakieś mobki do zabicia? No to jak idę na północ, są mobki na 45, jak idę na zachód, mobki na 45, jak idę do lochu, są mobki na 45, tylko tu są mobki na pierwszym levelu z jakiegoś powodu. To jasne i chyba. No, bo matka na 45. Który masz level? Zgaduję, 45.
miałem grać 17 godzin, akurat dobiegamy do 17 godzin, więc kończę na dziś. Nie wiem, zastanowię się, czy nie zacząć całej gry od początku na następny livestream, szczerze mówiąc. Czuję się, jakbyśmy byli teraz w czarnej dupie, za przeproszeniem. Jest już pełna kwota, którą zebraliśmy na gramytatywnie, 125 tysięcy złotych z jakimiś grosikami, już nie pamiętam dokładnie ile. Na pewno będzie jakaś infografika z tym niedługo. Lose again. Zatrzymuję licznik. I nie wiem, no spróbujemy następnym razem czegoś znowu. No nie wiem czego. Ta gra to jest jakiś, nie. No nic. Trzymajcie się na razie, ja się zmywam. Do następnego razu. Bye.